Miedź przegrywa po pełnym dramaturgii spotkaniu w Częstochowie 0-1. Z nami jest Mateusz Abramowicz, pierwszy w tym sezonie mecz w Ekstraklasie w twoim wykonaniu, ale no cóż, radość z debiutu zmącona tym, co działo się na boisku. No, tak powiedziałeś, Paweł, bardzo duży niedosyt. Przeszliśmy na lidera, a tak naprawdę mogliśmy wyjechać stąd z jednym punktem i bardzo ważnym, ale mówię, no nie chcę gdzieś tam wytykać, co nie wyszło, to już jest historia. Nie wiem, czy może trzeba iść do kościoła, czy zostać dzień dłużej tutaj w Częstochowie i się pomodlić o trochę szczęścia, bo trochę tego szczęścia naprawdę nam brakuje. Oczywiście to zmarnowany rzut karny, ale no tak jak powiedziałeś, no to nie był mój wymarzony powrót do bramki. No nic, pracujemy dalej. W kilku sytuacjach wydatnie pomogłeś drużynie, kilka naprawdę groźnych sytuacji, które powstrzymałeś, a przy tym rzucie wolnym już w drugiej minucie, nierozgrzany. Mogłeś coś więcej zrobić, czy Iwi Lopez to jest jednak taki zawodnik, który jak dobrze przymierzy, to każdy bramkarz będzie bezradny? Generalnie no, czuję się w życiowej formie, powtarzałem to, mimo że nie grałem, nie zacząłem, ale bardzo ciężko pracowałem, co dużo mówić, ciężko pracuję na co dzień, chciałem to dzisiaj udowodnić. Taki miałem zamiar, żeby zamknąć to dzisiaj, że przy wyjściu 0 w końcu do Legnicy nie udało się. No, w drugiej minucie bardzo dobry strzał Iwiego. Muszę to zobaczyć. No, wydaje mi się, że no, starałem się jak mogłem. Musiałem czekać do końca, bo byłem też zasłonięty przez nasz mur. Muszę to przeanalizować z trenerem. Nie wiem, też nie jest jakiś wybitny dzisiaj mecz w moim wykonaniu, bo też mam do siebie pretensje, gdzieś tam kilka razy nerwowe wybicia granogami, gdzie uważam, że granogą jest moim atutem. Nie wiem, Paweł, no naprawdę trzeba naprawdę podnieść głowę, chociaż pomimo wszystkiego wiem, że kibice są dzisiaj źli, przyjechali dzisiaj kawał drogi i bardzo im z tego miejsca dziękuję i w imieniu drużyny, bo są z nami, bierzemy się do pracy, a co dalej, no, zobaczymy. Vladan Kovacevic zabrał Miedzi punkt, obronił rzut karny, ale też można powiedzieć, że zabrał ci asystę, bo twoje świetne dogranie, kol do Obieta, no jak rasowy napastnik, wygrał pozycję, minął golkipera, no tylko cóż, został nieprzepisowo powstrzymany. Nawet nie wiedziałem, powiem ci szczerze, że to po moim wybiciu było, no ale daj Bóg, oby więcej takich sytuacji. No szkoda, no wiadomo, bardzo żałujemy tego karnego, bo ja bym się nie dał drugi raz na pewno dzisiaj pokonać. Mielibyśmy w końcu ten punkt. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, Paweł, no mówię, no trzeba pracować, podnieść głowy, pomimo tego wszystkiego wiem, że przegraliśmy mecz, ale daliśmy dzisiaj z siebie wszystko, każdy to widział. Uważam, że nie jesteśmy chłopcami do bicia, tak jak wszyscy już w Polsce o nas mówią. Na pewno jeszcze pokażemy, postawimy się i uważam, że za tydzień wygramy. Mateusz, walczymy dalej. Powodzenia w kolejnych meczach.